Czołem. Kolejny odcinek z serii Jak zrobić ruszt na dachu kopertowym. Proste to nie jest, ale pokażę parę patentów. W ostatnim odcinku pokazywałem jak zacząć sobie pierwszą ścianę tam, gdzie mamy od po prostu ściany takiej zwykłej rozpoczęte. A dzisiaj spróbuję pokazać, jak zrobić na przykład takie coś, gdzie ściany tutaj z tej strony nie mamy. No i mam tutaj zrobioną jedną płaszczyznę skosu. Profile tutaj są wysunięte odpowiednio dalej, bo będą przycinane. I jak ja to sobie robię? Już tam pomijam fakt, bo mogłem nagrać, jak tą płaszczyznę zrobiłem, bo tutaj też nie ma. Bo to jest taki, powiedzmy, najtrudniejszy przypadek, gdzie ani tutaj nie mamy ściany z boku, ani tutaj nie mamy ściany z boku, nie? Także musiałem sobie tą płaszczyznę jakoś wytyczyć. No w sumie w podobny sposób jak i tą płaszczyznę, także sobie możecie wydedukować. Więc tak, docinamy sobie kawałek krokwi. Bierzemy sobie konkretnego wkręta. Przykręcamy kawałek krokwi do naszej krokwi. Ważne, żeby to było pod kątem prostym przykręcone do krokwi. Ujdzie taką deseczkę, tutaj wkręcik i wmontuję sobie laser na takim, powiedzmy, dorobionym statywie, nie? Tutaj zawsze mogę jeszcze wyregulować i tak dalej. W tamtym miejscu mam zaznaczoną płaszczyznę skosu na ściance kolankowej od tej ścianki kolankowej i przenoszę sobie to na tą ściankę kolankową, tak? No i później co? Montuję laser na tym i muszę go sobie ustawić w taki sposób, co jest bardzo ważne, żeby wiązka lasera szła po tych właśnie wytyczonych kreskach. Ważne, żeby sobie zrobić kreskę na końcu ściany i na początku ściany, bo środek może gdzieś tam uciekać i laser ma nam się schodzić tam i tu. I ustawiamy sobie laser w taki sposób, żeby nam, tak jak tutaj na przykład pokazuje około 14, no to będzie różnie pokazywać, bo te krokwie zawsze, one nie są równe. No tu mi pokazuje 13, tu mi pokazuje 13, bo tutaj będzie wełna 10 na drugą warstwę, więc tak jak tutaj widać, profil jest 10 cm, zaczyna się 10 cm, po to, żeby tej wełny tutaj nie ściskać, nie? Czyli koniec profila około 13. Jak wam tutaj wyjdzie 12, 13, może wyjść 14, im więcej, tym w sumie nawet lepiej. Ważne, żeby tej wełny nie ściskać. No i teraz jak mamy wytyczone, powiedzmy, ta wiązka lasera, która teraz leci, to będzie nasza ścianka, znaczy nasza płaszczyzna skosu, tak. Tutaj mamy kreski, do tych kresek będzie przymocowana poziomica i tutaj sobie będziemy robić tak jakby na taką wirtualną ścianę, której tutaj nie ma, i zamontuję do tej linii i do tamtej uchwytami poziomicę, a tutaj bierzemy sobie pisaka, też tutaj przykładamy poziomicę w tych miejscach i trzeba ją lekko docisnąć, bo na przykład tak jak tutaj jest daleko od grzybka, to ten profil będzie nam tutaj pracować, nie? Także trzeba sobie przyłożyć poziomicę, narysować pisakiem miejsca, gdzie trzeba te profile przyciąć i później będą tutaj wkładane dwa udeki, ale to w następnym odcinku pokażę, no bo żeby to było w miarę podzielone rozsądnie i tak to będzie wyglądać. Tutaj ostatni profil jest na wysokość tych profili sufitowych. No to później
Tu będzie później jeszcze jaskółka. Tak to wygląda. Obrysówki mam wytyczone. Tutaj później parę profili. Pokażę to jeszcze, jak to jest mniej więcej teraz w tych pokojach. Tak to wygląda. Tak jak jest teraz, tam jesteśmy teraz na tym etapie, że będziemy obcinać te profile tutaj i montować udeki. Wkładać i później skręcać je ze sobą wkrętami. No tu właz zamontowany. No i to wygląda to mniej więcej tak. Dobra, biorę się do obcinania tych profili. To powinno, jeśli będzie prawidłowo, powinno wyjść mniej więcej tak, żeby to szło razem z tą krokwią, która idzie do samej góry. Dobra, obcinam, reszta w kolejnym odcinku.